Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Angelika Kargulewicz i w dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat dosyć wstydliwy, ale dosyć powszechny, mianowicie choroba hemoroidalna. Jak pokazują badania epidemiologiczne, w USA osoby między 45 a 65 rokiem życia, nawet co druga osoba z tej grupy prezentuje problem choroby hemoroidalnej. I jak pokazują też perspektywy na przyszłość, to w najbliższych dekadach potrzeba leczenia choroby hemoroidalnej wzrośnie nawet o 23%. Jeżeli interesuje Państwa profilaktyka związana ze stylem życia, z nawykami żywieniowymi, z pewnymi też zaleceniami dotyczącymi związków bioaktywnych, które mogą mieć rolę ochronną w kontekście choroby hemoroidalnej, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Mówiąc o profilaktyce choroby hemoroidalnej, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na tzw. prawidłowy rytm wypróżnień, bo pewnie każdy z Państwa zdaje sobie z tego sprawę, że zaparcia są takim jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia choroby hemoroidalnej. Ale jak pokazują badania, również biegunka, która często towarzyszy pacjentom, może zwiększać podatność na zaostrzenie i nawet samo wystąpienie choroby hemoroidalnej. Tak więc w profilaktyce choroby hemoroidalnej zadbajmy o to, żeby nie doprowadzić do takich skrajnych sytuacji. Mam na myśli biegunka czy też zaparcie. I też bardzo często trzeba uważać z lekami, które stosujemy w tym kontekście. Czy to będą leki zapierające, czy też przeczyszczające. One mogą negatywnie wpłynąć no właśnie na układ żylny wokół okolicy odbytu. Mówiąc o profilaktyce choroby hemoroidalnej, chciałabym powiedzieć zdecydowanie o błonniku pokarmowym, ponieważ jest to główny z czynników dieta niskobłonnikowa predysponujący do wystąpienia choroby hemoroidalnej. I niby każdy z nas wie, gdzie występuje błonnik pokarmowy, ale później, jak pokazują badania epidemiologiczne, spożycie błonnika przez populację w krajach wysoko rozwiniętych nierzadko nie przekracza 12 gramów na dzień. Rekomendacja to jest taka, że powinno być tego błonnika powyżej 25 gramów. Jak uczynić możliwym spożycie powyżej 25 gramów błonnika w codziennym jadłospisie? No mianowicie dobrze podążać zgodnie z taką podstawową regułą, czyli połowa naszego codziennie konsumowanego pokarmu to warzywa i owoce z przewagą warzyw. Naturalnie są to takie produkty, które dostarczają tej naturalnej matrycy pokarmowej, tworzą objętość maskałowych i jednocześnie ułatwiają no, prawidłową perystaltykę przewodu pokarmowego. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa cierpi na zaparcia, to nie powinno się to odbywać w sposób drastyczny. Dlaczego? Ponieważ taka dieta bogato-błonnikowa może nasilić problem zaparć i z tego też później względu może nasilić problem choroby hemoroidalnej. Dlatego też jeżeli zaczynamy dopiero zwiększać ilość błonnika w diecie, to zacznijmy od frakcji takich delikatnych. Soki przecierowe idealnie się tutaj sprawdzą, zupy krem, zmiksowane pire warzywne będzie idealnym rozwiązaniem, a później w miarę adaptacji naszych jelit do zwiększonej ilości błonnika możemy zacząć wdrażać świeże warzywa i owoce. Ważna też kwestia w kontekście profilaktyki choroby hemoroidalnej jest to, jakie frakcje błonnika umieszczamy w naszym codziennym jadłospisie, ponieważ błonnik nierozpuszczalny, który występuje na przykład w otrębach pszennych, wcale nie będzie tutaj zalecany. Jest to taka frakcja błonnika, która potrafi działać drażniąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego i nawet nasilić objawy choroby hemoroidalnej. Dlatego też mając taką chorobę albo działając profilaktycznie, wybierajmy frakcję błonnika rozpuszczalnego, który występuje w miąższu delikatnych warzyw i owoców, w płatkach owsianych i też w kolejnym takim produkcie, o którym chciałabym troszeczkę więcej powiedzieć, czyli w babce jajowatej. Nasiona babki jajowatej, one będą tutaj bardzo zalecane. Błonnik rozpuszczalny delikatnie działa na błonę śluzową przewodu pokarmowego, nie podrażnia tej błony i będzie tutaj bardzo pożądany. Włókno, które występuje w babce jajowatej, jest to włókno niefermentujące, które chłonie wodę i też można powiedzieć, że jest swego rodzaju takim regulatorem perystaltyki, ponieważ to włókno u osoby, która ma problem z zaparciami, będzie rozmiękczać masy kałowe i ułatwiać ich wydalanie. Z kolei u osoby, która ma problem z biegunkami, wręcz będzie spajała masę kałową, ułatwiając proces prawidłowej perystaltyki przewodu pokarmowego. Tak więc babka jajowata dla osoby z chorobą hemoroidalną będzie idealnym rozwiązaniem. Mówiąc o zaparciach czynnościowych, chciałabym jeszcze zwrócić taką uwagę na aspekt mikrobioty naszej, ponieważ doniesienia wskazują, że nieprawidłowości w zakresie bakterii, które zasiedlają nasze jelitogrupę, czyli tak zwana dysbioza jelitowa, koreluje z występowaniem zaparć. Dlatego też zadbajmy o mikrobiotę. W rekomendacjach wskazuje się na dzienne spożycie oligofruktozy na poziomie np. 20 gramów na dzień. Naturalne źródła oligofruktozy to np. cebula, czosnek, szparagi, cykoria. Tak więc zachęcam do konsumpcji
koniecznie w profilaktyce choroby hemoroidalnej i też bardzo korzystne będzie wykorzystanie żywych kultur bakterii występujących w produktach fermentowanych, ale też w preparatach probiotycznych wykorzystanie takich bakterii jak bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Kolejny bardzo ważny element w kontekście profilaktyki choroby hemoroidalnej to odpowiednia podaż płynów. Jak pokazują doniesienia, osoby, które spożywają mniej niż 2 litry płynów na dzień, są bardziej narażone na rozwój choroby hemoroidalnej. Zatem minimum 2 litry, a nawet optymalnie 2 do 2,5 litra, chyba że jeszcze prezentujemy aktywność fizyczną, nawet to będą wtedy rekomendowane większe ilości płynów, powinny być codziennie konsumowane. Pamiętajmy, że do bilansu wodnego wliczamy nie tylko płyny z wody, ale również płyny, które występują w kawie, herbacie, naparach różnego rodzaju, sokach czy też napojach mlecznych. I wspomniany przeze mnie wcześniej błonnik pokarmowy w postaci babki jajowatej, on też wymaga obligatoryjnie podaży wody, bo przykładowo na taką łyżkę nasion, na przykład babki jajowatej, powinniśmy dodatkowo spożyć około szklanki wody. Kolejny ważny element w kontekście profilaktyki choroby hemoroidalnej to pozycja, którą przyjmujemy w trakcie defekacji. I co prawda rozwój cywilizacyjny przyniósł nam nasze toalety, które na co dzień używamy, aczkolwiek nie sprzyjają one fizjologicznej pozycji kucznej. Na świecie coraz bardziej powszechne są różne akcesoria, tak zwane squatty potty, które umożliwiają dopasowanie naszych współczesnych toalet tak, żeby przyjmować właśnie tą fizjologiczną pozycję kuczną. I ja tutaj chciałabym powiedzieć, że wystarczy chociażby jakikolwiek zwyczajny stołek, który mamy w domu i w trakcie defekacji, żeby podłożyć sobie ten stołek pod nogi, tak żeby one poszły nieco wyżej. Dzięki takiej pozycji prostujemy kąt odbytniczo-odbytowy i łatwiejsze jest wydalanie mas kałowych, co też ułatwia i zapobiega, powiedzmy, występowaniu choroby hemoroidalnej. Bardzo ważne jest też to, aby nie spędzać zbyt długiego czasu właśnie na samym fakcie defekacji. Nawet są takie rekomendacje w kontekście profilaktyki choroby hemoroidalnej, które mówią o tym, że nie powinniśmy spędzać dłużej niż 3 do 5 minut właśnie na defekacji. Zatem czytanie w trakcie defekacji, przeglądanie internetu nie będzie dobrym pomysłem. Mówiąc o profilaktyce choroby hemoroidalnej, znalazł się też taki podpunkt jak higiena sanitarna. Mianowicie możemy się zastanawiać, czy warto wykorzystywać papier toaletowy. I z jednej strony oczywiście jest to akcesorium bardzo ważne, ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w warunkach domowych, optymalnie byłoby po samym akcie defekacji po prostu umyć się ciepłą wodą z dodatkiem hipoalergicznego mydła, czy też płynu do tego przeznaczonego i taka higiena będzie o wiele lepszym rozwiązaniem niż nadmierne używanie papieru toaletowego. W kontekście profilaktyki wystąpienia hemoroidów warto też wspomnieć o aktywności fizycznej, ponieważ siedzący tryb życia koreluje z chorobą hemoroidalną. Celem aktywności fizycznej w profilaktyce hemoroidów jest to, żeby poprawiać perystaltykę przewodu pokarmowego, poprawiać krążenie oraz także wzmacniać mięśnie w obrębie miednicy oraz dolnych pleców. I tutaj idealnie sprawdzą się ćwiczenia aerobowe, takie chociażby jak spacery czy też pływanie, ale również joga polegająca na wykonywaniu ćwiczeń wzmacniających. Nie do końca polecane będą ćwiczenia, które wywierają pewne ciśnienie na okolice odbytu, czyli mam na myśli przykładowo jazdę konną, jazdę na rowerze, czy też ćwiczenia typowo siłowe z obciążeniem. Oczywiście nie jest to przesłanka, która miałaby nam dokumentować, że te formy są zupełnie przeciwwskazane, ale jeżeli akurat jest osoba, której doskwierają nasilone objawy choroby hemoroidalnej, to może warto wówczas zamienić te ćwiczenia na bardziej pożądane aerobowe. Jeżeli chodzi o częstotliwość aktywności fizycznej w kontekście profilaktyki choroby hemoroidalnej, wskazuje się, że to jest około 20 do 60 minut, 3 do 5 razy w tygodniu. Czynnikiem ryzyka choroby hemoroidalnej jest również otyłość, ale wiem, że też tutaj pewnie niektóre osoby znają takie doniesienia, które pokazują na pewne kontrowersje, że nie zawsze im wyższy wskaźnik masy ciała BMI, tym większe ryzyko choroby hemoroidalnej. I faktycznie jest to prawda, ponieważ bardziej takim wiarygodnym wskaźnikiem mówiącym o otyłości w kontekście choroby hemoroidalnej jest obwód talii. Jeżeli mówimy o obwodzie talii większym niż 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn, jest to tak zwana otyłość brzuszna. I właśnie fakt tej otyłości brzusznej koreluje ze zwiększoną częstością występowania choroby hemoroidalnej. Jak to się dzieje? Dlaczego takie ryzyko tutaj występuje? Jaki jest mechanizm działania tej otyłości brzusznej? Mianowicie wówczas dochodzi do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, co może też przekładać się na ciśnienie w układzie żylnym okolic odbytu. I też otyłość brzuszna koreluje ze stanem zapalnym, który może mieć pewien wpływ na wystąpienie i nasilenie objawów choroby hemoroidalnej.
Ważna pozycja na liście pokarmów antyhemoroidowych to też pokarmy naturalnie bogate w antyoksydanty. Jak pokazują doniesienia, stres oksydacyjny, który powstaje na skutek uwalniania wolnych rodników, przyczynia się do powstawania choroby hemoroidalnej. Zatem ważne jest, żeby spożywać substancje antyoksydacyjne, które niejako wymiatają te szkodliwe wolne rodniki. I tutaj idealnie przydadzą się naturalne antyoksydanty, takie jak polifenole, w tym flawonoidy. Substancje te zawarte w wielu roślinach mają działanie antyoksydacyjne. Dlaczego tak działają? Mianowicie hamują aktywność enzymów biorących udział w powstawaniu wolnych rodników i hamują aktywność takich enzymów jak na przykład oksydaza ksantynowa, kinaza białkowa, lipooksygenaza czy też cyklooksygenaza. Flawonoidy oprócz działania antyoksydacyjnego mają też działanie przeciwzapalne i tak zwane vasoprotectiva, czyli ochraniają naczynia krwionośne. Ponadto też wskazuje się na ich działanie wazodilatacyjne, czyli rozszerzanie światła naczynia. I tutaj chciałabym Państwa zachęcić do spożywania właśnie żywności bogatej w flawonoidy i takim przykładem będzie flawonol w postaci rutyny. Naturalne źródła rutyny to na przykład cebula, w szczególności poleciłabym tą odmianę czerwoną, bo jak się okazuje, im bardziej intensywna barwa cebuli, tym większa zawartość antyoksydantów. Wartościowe źródło rutyny to także gryka, przede wszystkim kasza gryczana biała niepalona, ale rutyna występuje również w cytrusach, takich jak pomarańcze, limonki, cytryny. Znajdziemy również ją w winogronach oraz brzoskwini. Kolejna ważna pozycja na liście antyhemoroidowej to takie flawonoidy jak diosmina i hesperydyna. Co prawda głównie te substancje możemy spotkać już w lekach stosowanych w zaostrzonej chorobie hemoroidalnej, ale dzisiaj przy okazji omawiania profilaktyki chciałabym wspomnieć, że też diosmina i hesperydyna naturalnie występują w owocach cytrusowych. Co prawda największe ilości tych związków znajdziemy w skórce cytrusów, którą zdecydowanie rzadziej konsumujemy, ale również w samym miąższu owocowym diosmina i hesperydyna również występuje. Bardzo ważny związek antyhemoroidowy to także resweratrol. Jest to polifenol o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Bardzo bogate źródło resweratrolu to korzeń rdestowca ostrokończystego, głównie uprawiany w Chinach i Japonii, aczkolwiek w naszej strefie geograficzno-klimatycznej również mamy bogate źródła resweratrolu. Chociażby chciałabym wspomnieć o winogronach i tutaj występuje taka zależność, że im bardziej ciemna barwa tych owoców, tym większa zawartość resweratrolu. I można byłoby powiedzieć, że największa zawartość charakteryzuje winogrona czarne, później czerwone, a na końcu zielone. I też optymalnie byłoby konsumować winogrona niepryskane, ponieważ resweratrol jest takim naturalnym związkiem produkowanym przez roślinę na skutek kontaktu ze szkodnikami. Dla szkodnika resweratrol jest toksyczny, ale dla nas ta substancja jest niezwykle zbawienna. Resweratrol występuje też w owocach jagodowych, takich jak morwa, żurawina, borówka brusznica, czernica amerykańska, ale także w malinach i truskawkach. Resweratrol znajdziemy też w owocach egzotycznego owocu jackfruit, czyli w owocach chlebowca, również w naszych rodzimych jabłkach i w orzeszkach, na przykład w orzeszkach arachidowych. Resweratrol występuje też w kakao, w gorzkiej czekoladzie oraz nawet w skórkach pomidorów. Kolejny ciekawy surowiec roślinny wykorzystywany w profilaktyce choroby hemoroidalnej to wąkrota azjatycka, tak zwana gotukola, która jest bardzo popularna w kontekście oddziaływania nootropowego, czyli na układ nerwowy, ale jak się okazuje, może być też przydatna w zapobieganiu chorobie hemoroidalnej. Jak pokazują doniesienia, związki bioaktywne zawarte w gotukoli, takie jak pochodne kwasu azjatykowego i też azjatykozyt, mogą wpływać na syntezę kolagenów, namnażanie fibroblastów oraz także na właściwości regenerujące, jeżeli chodzi o tkankę łączną skóry. Dlatego też preparaty z gotukoli znalazły zastosowanie w zapobieganiu właśnie chorobie hemoroidalnej. I zarówno stosuje je się w postaci wewnętrznej jako napary, ale również jako maści i kremy stosowane zewnętrznie. Kolejny bardzo ważny surowiec fitoterapeutyczny, zarówno w kontekście profilaktyki, już później leczenia choroby hemoroidalnej, to wyciąg z ruszczyka kolczastego. Jak pokazują doniesienia, wyciąg ze wspomnianej rośliny wpływa korzystnie na układ żylny, mianowicie wzmacnia naczynia żylne. I co ciekawe, też ruszczyk najbardziej optymalnie swoje działanie wykazuje wówczas, kiedy jest w połączeniu z witaminą C. Przy tej okazji chciałabym Państwu wspomnieć też kilka słów o witaminie C, ponieważ ona wpływa na syntezę kolagenu, więc będzie też takim niezależnym czynnikiem zalecanym w profilaktyce choroby hemoroidalnej. Naturalne źródła witaminy C to przede wszystkim czarna porzeczka, natka pietruszki, czerwona, zielona papryka, ale również chrzan, brokuły czy też brukselka.
Jak widzimy, istnieje wiele metod związanych ze stylem życia, ze składnikami pokarmowymi, które możemy sami wdrożyć w profilaktyce choroby hemoroidalnej. Aczkolwiek jeżeli Państwo prezentują już taką chorobę, dochodzi do nasilenia objawów i one nie ustępują na skutek wdrożenia domowych sposobów, bezwzględnie zalecałabym konsultację z proktologiem. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli się Państwu podobało, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.